Cześć, witam was Energik w kolejnym Ener Flashu. No, mieliśmy ostatni tydzień przed. Znaczy, mieliśmy ostatni tydzień, były pokazy, także ludzie się, czy firmy się wyprztykały z tych wszystkich ciekawszych zapowiedzi, i teraz mamy troszkę taki tydzień luzu, posuchy. Nie znaczy, że tam się jakieś rzeczy nie działy, bo kilka wydaje mi się informacji było ciekawych, ale głównie to były właśnie bazujące na wcześniejszych zapowiedziach, jakby rozszerzane te wieści. No ja miałem tydzień dosyć ciężki, bo jak wiecie, Mariola nadal jest po operacji kolana, jeszcze Olivier dostał ospę wieczną i kot ma jeszcze coś z nerkami, także chyba z nerkami, nie wiem, dobiliśmy u weterynarza w piątek. Dzisiaj dopiero będą wyniki krwi Pepera, także masakra w ogóle jakaś. Jedynie ja się jeszcze nie rozłożyłem, a w tle tego wszystkiego jest jeszcze Final Fantasy XVI, w który grałem dość intensywnie, ale to o tym powiem pod koniec tego filmu. Capcom ponownie chwali się wynikami sprzedaży swoich serii. Zaprezentował taką grafikę i otóż cała, oczywiście to mówimy o całej jakby serii Resident Evil, nie o jednej części, tylko o wszystkich grach, sprzedała się w 142 milionach kopii czy tam egzemplarzy, Monster Hunter w 92 milionach i Street Fighter w 49 milionach. No, ostatni sukces Residenta 4 pokazuje, że czeka nas więcej remake'ów klasycznych Residentów, aczkolwiek tam już nie za wiele tak naprawdę zostało do zremake'owania z tych dobrych rzeczy zapamiętanych. Niektórzy mówią, że Code Veronica, ale Code Veronica, ja ostatnio kończyłem Code Veronica i powiem wam, że jak dla mnie to nie jest za dobry Resident, tak patrząc, nawet przyrównując do klasycznej trylogii Residenta, Code Veronica trochę odstawał od, także nie wiem, no jeżeli oni się za to wezmą, to pewnie jakoś to fajnie zrobią, tak samo jak zrobili dwójkę czy trójkę, natomiast trochę już tych Residentów tam, znaczy ich jest dużo tak naprawdę, ale wiele z nich nie ma, do wielu z nich nie ma po prostu sensu wracać. A remake'owanie piątki i szóstki, nie wiem, czy jest sens w tym momencie to robić. Znaczy wiadomo, no jakby zrobili to w podobnym tonie jak Resident Evil 4, no to faktycznie by to fajnie wyglądało, ale pewnie te różnice by nie były aż tak duże, także ciekawy jestem, jaka będzie kolejna część Residenta. Ja chyba najbardziej bym chciał, żeby jedynkę zremake'owali kolejny raz, ale w ten sposób jak zremake'owali dwójkę, czyli całkowicie w trójwymiarze. To było fajne, to by mi się podobało, tylko tutaj też jest problem, że Resident Evil 1 są tak naprawdę dwie wersje, bo jest ta wersja GameCube'owa zremake'owana już raz, no i jest ta oryginalna z PlayStation. One nie są aż tak różne od siebie, ale jednak detale, no fajnie, ja bym tą jedynkę chciał chętnie zobaczyć. Jeszcze jakby mogli zrobić tak, żeby zremake'ować jedynkę, ale żebyś mógł sobie przełączać pomiędzy trybem z PlayStation 1, znaczy remake'owaną wersją z PlayStation 1 z kontra remake'owana wersja z GameCube'a, już chyba odlatuje w ogóle, ale to było fajne. Może za 10 lat na to wpadną, żeby coś takiego zrobić. Pojawiły się pierwsze informacje na temat Starfielda. Todd Howard troszkę odpowiadał na pytania graczy. Ja przy zapowiedzi Starfielda ciekawiła mnie jedna rzecz, otóż mamy w Starfieldzie 1000 planet i czy wszystkie 1000 planet będzie przygotowane przez deweloperów. Wydawało mi się to absurdalne i niemożliwe do zrobienia i tak też się stało. Todd Howard powiedział, że tylko 10% światów, czyli 100 światów, co też mi się wydaje, że jest liczbą mocno przesadzoną, będzie miało życie 10% tych światów, natomiast reszta będzie generowana proceduralnie. Jak to sobie wyobrażam, że to będzie? Będziemy mieli powiedzmy kilka, może nawet kilkanaście settingów danej planety, jakąś bazę mieszkańców,
istot zamieszkujących i one będą się miglować, tak? Będą po prostu proceduralnie wrzucane. Trochę z tego worka, trochę z tego. Natomiast zastanawiam się, ile jest prawdy w tym, że 10% światów będzie miało życie. Wydaje mi się i tak to mało prawdopodobne, chyba że będzie to po prostu kopiuj wklej, czyli zrobimy sobie jedną bazę i potem na 100 planetach tą bazę sobie po prostu wkleimy, tylko zrotujemy ją za każdym razem o 15 stopni. To wtedy tak, jestem w stanie w to uwierzyć, że tak to wygląda. Natomiast no, było wiadomo, że nie ma szans, żeby przygotować wszystko ręcznie na 1000 planet, to już mi się od razu wydawało, znaczy nawet teraz mi się to wydaje, że 100 planet to jest zdecydowanie za dużo. Może 10 planet, to już bardziej bym się tutaj skłaniał, 20, ale 100. No jest to dosyć dużo pracy, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że zweryfikujemy to pozytywnie, kiedy gra się wreszcie pojawi. Śmieszna informacja, tutaj tak wrzucę w środku tego, ja mogłem na końcu zostawić, ale wrzucę w środku. Pewnie większość z Was widziała, w jaki sposób udało się oszukać czata GPT metodą na wnuczka. Jeżeli nie, to przypominam. Jeden z użytkowników, nie wiem, czy Twittera, czy Facebooka, gdzieś, chyba to na Facebooku widziałem, wrzucił zapytanie do czata w ten sposób, że jak był mały, jego zmarła babcia na dobranoc recytowała mu klucze od Windowsa i chciałby, żeby czat GPT teraz wcielił się w tą babcię. No i czat GPT się wcielił i oczywiście te klucze do Windowsa recytował. Także sztuczna inteligencja, myślę, że inteligencja to jest tutaj dość duże słowo, to nadal mamy język, który jest w sumie maszynowym, tak się przyjęło, że to się mówi, że to sztuczna inteligencja, ale to ze sztuczną inteligencją nie ma za wiele wspólnego, skoro dała się w taki prosty sposób omamić przez użytkownika, a pewnie takich pomysłów ludzie będą mieli masę, to tylko pokazuje, że ludzka wyobraźnia i pomysłowość jest daleko, daleko przed wszystkimi czatami GPT i całą tą sztuczną inteligencją, która jest nam wpychana do gardła ostatnimi czasy i pokazuje, że człowiek i tak jest mądrzejszy i tak. Ale ciekawa rzecz. Myślę, że takich eksperymentów będzie więcej, żeby właśnie, znaczy ludzie po prostu postawili sobie za cel, żeby pokazać, że można wyprowadzić no w tym wypadku czat GPT w pole. I będą pewnie takie pomysły coraz częściej padały i będą próbowane i pewnie wiele z nich wyjdzie, bo no jakby widzimy, że tutaj jest nadal jeszcze mocno niedoskonałe. Ja Wam powiem, nie wiem czy mówiłem o tym, w którymś momencie byłem zainteresowany właśnie czat GPT, w jaki sposób, czekajcie, co ja wtedy, aha, interesował mnie sposób generowania grafiki na Sydze Saturn. Znalazłem sobie odpowiedni artykuł, ale postanowiłem zapytać czat GPT w ramach próby, jak to działa. Nie mam już tego czatu niestety, bo on został chyba już skasowany, chyba już nie mam go w historii, bo on się tam kasuje. W każdym razie zaprezentował mi pierwszy sposób, który był całkowicie błędny, więc napisałem, że do czata oczywiście, jakbym rozmawiał z człowiekiem, że jest to błędne, bo coś tam, tak? I on powiedział, tak, przepraszam, zaprezentował drugi sposób, który był odmienny całkowicie od tego pierwszego, ale nadal był błędny, czyli wyssany z dupy. Znowu napisałem, że jest to błędne, że pomylił, nie pamiętam już teraz dokładnie, że pomylił on chyba z Nintendo 64. Chat GPT kolejny raz przeprosił i kolejny raz wypluł mi odpowiedź, która znowu była błędna. I tych błędnych odpowiedzi było chyba z 5. Już potem przestałem, ale to tylko pokazuje, żeby nie bazować na Chat GPT, jeżeli chodzi o bardzo specyficzne informacje i powiedzmy bardzo niszowe w pewien sposób, bo te informacje bardzo często nie są prawdziwe i sam się o tym przekonałem, że jest to niestety nieprawda i znaczy, że jest to prawda, że czat GPT się bardzo często myli, ale spróbujcie sami, bo wiecie, to najlepiej sprawdzić organoleptycznie, otwórzcie sobie, jeżeli jesteście ekspertami w jakiejś dziedzinie, pomyślcie nad jakąś niszą, bardzo dużą niszą i zadajcie pytanie czat GPT i zobaczcie, co wypluje. Ja powiem Wam, jeszcze Wam powiem jeden przykład. Szukałem informacji na temat Fantasmagorii, pamiętam, i postanowiłem też zobaczyć, co czat GPT mi
wypluje. I okazało się, że wypluł informację, która w żaden sposób nigdzie nie była potwierdzona, poza w zasadzie ChatGPT, że główna aktorka, która grała w Fantasmagorii, ta Adrienne, oskarżyła o molestowanie jednego z aktorów Fantasmagorii. Było to dosyć ciekawe. W moim materiale, jak powstała Fantasmagoria, chyba ten wątek się nie pojawił z tego względu, że nie znalazłem nigdzie potwierdzenia. ChatGPT jakby wygenerował to nie wiadomo na podstawie czego i ta informacja się tam pojawiła, a potem próbowałem to zweryfikować i nigdzie tej informacji nie znalazłem. Także są takie sytuacje, że pojawiają się informacje, które są nieprawdziwe, które są totalnie wyssane, ale polecam sobie samemu sprawdzić. Pojawiły się pierwsze niewielkie informacje na temat Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Wiemy, że będą dwa style walki, co jest dosyć ciekawe, bo zazwyczaj były cztery. Pojawiły się też lokacje, jakie będą, i to jest ciekawe, bo nie będzie w tym wypadku kluczowej lokacji, czyli Kamurocho. Będzie Sotenbori w Osace i Isezaki Jinjinho chyba. Nie wiem, czy to się tak czyta. Oczywiście to na razie są tylko plotki, bo możliwe, że Kamurocho gdzieś tam nam mignie. Ja nie wierzę, że będzie Yakuza bez Kamurocho. To jest niemożliwe po prostu, żeby była Yakuza bez Kamurocho. W każdym razie na pewno wrócimy do Kazumy Kiryu, czyli najbardziej znanego bohatera serii Yakuza. No powiem wam tak, ja czekam. No ja jestem, kurde, no jestem jedynym, no nie już jedynym, teraz trochę tych fanów urośliśmy w siłę. Dzięki mojemu, kropla drąży skałę, jak to się mówi. Dzięki mojej tutaj, mam nadzieję, że dzięki mnie. W zasadzie nie powinien sobie przypisywać całej sławy, ale mam nadzieję, że dzięki mnie właśnie Yakuza trochę odżyła w Polsce i cały czas ta społeczność powoli się zwiększa. Mam nadzieję, że będzie się zwiększała nadal. W każdym razie, jak wiecie, jestem psychofanem serii od Segi i na pewno ją ogram i dla was zrecenzuję, gdy tylko się pojawi. Mamy kolejne jakby plotki na temat Hideo Kojimy. Ja powiem wam, że ja nie wiem, czy to jest te wszystkie informacje na temat Hideo Kojimy, czy to jest tak, że ten typ już po prostu się odkleił całkowicie od rzeczywistości, czy raczej to jest tak, że jest przedstawiany, czy też przedstawiane są informacje, które sprawiają, że on jest jakby odklejony od rzeczywistości. I tu mamy taką informację, która jest trochę rzekłbym z dupy. Otóż był Q&A z Hideo Kojimą. No i jeden z typów nagrał to, jakiś tam chłop, Andy11. I Hideo Kojima powiedział, że chciałby polecieć w kosmos i opracować taką grę, która byłaby jakby dostosowana do warunków kosmicznych, że tak powiem. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, ta wypowiedź Hideo Kojimy, nie wiem, czy to jest zgrywa, możliwe, że to jest zgrywa, ale ludzie jakby to trochę, mam wrażenie, że ludzie jakby to trochę przedstawiają, że tak faktycznie jest, że Hideo powiedział, to na pewno tak będzie. I przez to on wychodzi na takiego trochę odklejęca. Mi zawsze się wydawało, że, znaczy po przeczytaniu kilku książek o Hideo Kojimie, przeróżnych. Mam wrażenie, że gość jest mocno przereklamowany. Faktycznie, jakby zmieniłem troszkę swoje nastawienie. Nadal uwielbiam jego gry i tak dalej. Jego styl prowadzenia narracji, ale mam wrażenie, że im więcej się o nim dowiaduję i czytam o nim informacji, czyli nie są to informacje z pierwszej ręki, to są informacje przez kogoś tam przetworzone, to mam wrażenie, że ten gość jest coraz bardziej odklejony. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest prawda. Nie wiem, czy to jest prawda, czy on po prostu jest tak przedstawiany, że jest odklejony. Także ciekawa rzecz z tym Hideo. Natomiast sądzę, że to była raczej zgrywa, zostało to przedstawione i rozdmuchane jako, że tak, Hideo Kojima, ale w batyskafie się spuści do Atlantyku, tam do Titanika, w tym, z batyskafie zbudowanym z butelek po piwie. Głupoty tam. Pierwsze informacje na temat, znaczy może nie pierwsze informacje, tylko fani zaczęli rozgryzać trailer do Final Fantasy VII Rebirth.
Krążą wieści dziwnej treści, to są takie, wiecie, opowieści z plecaka pana TikToka, że będziemy mieli tutaj alternatywne światy, co może spowodować, że, znaczy, nie wiadomo, no, na razie są takie spekulacje. Chodzą takie spekulacje, że dzięki tym alternatywnym światom jedna z postaci może mieć troszkę inny, może ją spotkać inny los niż w oryginalnej grze. Nie wiem, czy to prawda, nie jestem aż takim, że tak powiem, specjalistą od Final Fantasy VII, ale ludzie, którzy no, stracili na tej grze zęby, to pewnie tam sobie ten trailer oglądali klatka po klatce, żeby wykminić te wszystkie elementy, które tam były, się pojawiły. Natomiast to wszystko jest na razie, przepraszam, w kwestii jakichś tam domysłów i spekulacji, no i zobaczymy, co z tego będzie. Znaczy, na pewno będzie to dobra gra. Final Fantasy VII, ten pierwszy remake, okazał się fantastycznym tytułem, więc ja mam nadzieję, że... Znaczy, mam nadzieję, nawet nie mam, ja to wiem, że kolejna część... Widać, że Square Enix trochę nabrało wiatru w żagle i Final Fantasy XVI też jest świetną grą, o czym powiem, mam nadzieję, za chwilę, gdy dojdziemy do ogłoszeń parafialnych. No i pojawiły się informacje na temat Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, która pojawi się 24 października 2023 roku. Konami zaprezentowało króciutki trailer, który pokazuje, jak wyglądają te gry. No niestety nie oczekujmy jakiegoś nawet delikatnego remake'u, czy nawet remastera, czy cokolwiek. Mamy tutaj dokładnie to, co było na PlayStation 2, czyli... Mam nadzieję, myślę, że są to wersje, które pojawiły się ogólnie na PlayStation 3, czyli w ramach Metal Gear Solid Collection dostaniemy te wszystkie wersje na peceta i one nie są jakby w żaden sposób graficznie usprawnione, no może tam jedynie klatkaż, ale nie są usprawnione względem tego, co widzieliśmy tak naprawdę już na PlayStation 2. Oczywiście wszystkie te gry pojawiły się również na pececie, więc możliwe, że one będą korzystać z tych portów pecetowych. Zastanawia mnie natomiast tutaj króciutki fragment Metal Gear Solid 1, bo ta wersja wydaje się działać w oryginalnej rozdzielczości PlayStation. Przynajmniej tak sobie tutaj z tego trailerka, który, no powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo krótki i wiadomo, że też trochę niszczy jakość, ale mam wrażenie, że to działa normalnie na rozdzielczości PlayStation 1, czyli tak jak graliśmy oryginalnie. Dziwne, bo Metal Gear Solid 1 dostał też port na peceta, przypominam, i można było wykorzystać ten port na peceta. W każdym razie dwójka i trójka to jest ten wersja HD z PlayStation 3, natomiast jedynka... No nie wiem, kurde, nie wygląda mi to na wersję HD, przynajmniej z tego, co tu widzę, tak? Wygląda mi to jak oryginalny Metal Gear Solid z PlayStation, chociaż i te wszystkie fragmenty są wzięte jakby z wersji z PlayStation. Jeszcze zerknę tutaj jedną rzecz. No właśnie, bo przy Metal Gear Solid mamy opis wszystkich części, mamy dwójkę i trójkę, jest to HD Collection, natomiast przy jedynce mamy tylko, że będzie Virtual Missions, Virtual Reality Missions, ale nie ma informacji, że to jest jakaś wersja HD. Oczywiście gier będzie 5, będzie jeszcze Metal Gear i Metal Gear Solid, Metal Gear 2 Solid Snake. No i jako w bonusie możemy otrzymać japońską wersję Metal Gear i oczywiście Snake's Revenge, gra, od której troszkę się odcinał sam Hideo Kojima. No i dwie części jeszcze Digital Graphic Novel. I to ma być Volume 1. No i teraz, skoro jest Volume 1, to jasnym jest, że pewnie będzie Volume 2. I niektórzy zaczynają twierdzić, że w Volume 2 pojawi się długo oczekiwany Metal Gear Solid 4. Jest to możliwe, chociaż wiadomo, że możemy już dzisiaj zagrać sobie na PC-cie w ramach grania w emulację. Natomiast pamiętajmy, że poza tymi częściami, które już się pojawiły, jest jeszcze kilka tych Metal Gearów, które na Volume 2 by weszły. Mamy Peace Walkera, mamy Ground Zeroes, mamy Phantom Pain, no i mamy oczywiście tą czwórkę. I to by się mogło ładnie składać, tak, że wychodzi nareszcie gracze PC-towi i wreszcie gra przestała być ekskluzywem na PlayStation 3. Ale pamiętajmy, że są jeszcze gry, których dzisiaj... gracze trochę zapomnieli, bo to nie jest tak, że tylko Metal Gear miał tą
serie, które były tutaj opowiedziane, bo mamy jeszcze te niekanoniczne spin-offy i tam mamy Metal Gear Solid AC, dwie części. Mamy coś takiego, było, jak się nazywało Ghost Bubble, to się chyba na jakimś 3DS-ie pojawiło, czy gdzieś, nie pamiętam. Mamy Special Ops, mamy Metal Gear Survive, który pojawiło się już po odejściu Kojimy. Także mamy tutaj, mamy Twin Snakes na przykład na GameCube'a, który też jest nadal ekskluzywem na GameCube'a, nie pojawił się nigdzie indziej. Także jest trochę tych jeszcze Metal Gearów, które by na Volume 2 weszły. I niekoniecznie musi tam ta płyta być zapełniona od razu Metal Gearem 4. Natomiast no, fajnie by było. Myślę, że każdy by chciał, żeby jednak ta czwórka w końcu pojawiła się na nowych konsolach, na PC-tach, żeby gracze mogli zagrać. Ale czy tak się stanie? Nie wiem. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi w tym tygodniu. Co nowego u mnie? Jak już powiedziałem, wszyscy chorzy poza mną. Ja dla Was w pocie czoła kończę Final Fantasy XVI i w tym tygodniu ta recenzja wleci. Nie wiem kiedy. Ja myślę, że jestem już przy końcu gry, patrząc na ilość wykonanych czynności, które były w Metal Gearu, w Final Fantasy. Myślę, że jestem już przy końcu, więc sądzę, że ta recenzja w tym tygodniu wpadnie. Nie wiem, w który dzień. Będę starał się, jak tylko ją skończę, siadam do pisania recenzji i przygotowuję dla Was film. Natomiast ogólnie dla tych, którzy jeszcze nie kupili, takie słowo wstępu, Final Fantasy XVI to jest odważna próba zmian w dość skostniałym, że tak powiem, uniwersum Final Fantasy. Wiele rzeczy tam jest nowych, wcześniej niektóre w serii się nie pojawiały. Gra jest też w mojej opinii bardziej uproszczona. Nie jest to wadą, ale dla ortodoksyjnych fanów może to nie być zdecydowanie zaleta, bo jest to, a można powiedzieć, Final Fantasy nowej generacji, który troszkę odłącza się od całej spuścizny poprzednich 15 części. Będę starał się oczywiście to jakoś tam Wam opowiedzieć w recenzji, natomiast sama gra jest absolutnie fenomenalna, a niektóre sceny są chyba najbardziej epickimi scenami, jakie powstały w grach wideo. Nawet przebijają Ashura Wrath, także jest grubo. Także jak najbardziej, jeżeli jeszcze taka moja wstępna ocena, tak jak jeszcze się wahacie, to mogę Wam powiedzieć, że zachęcam do zagrania. Dostałem kilka konsol chińskich, m.in. popularny Unburning RG35XX i odpowiadający mu Miu Mini Plus. Będę robił jakąś taką recenzję porównawczą. Wiem, że wielu z Was kupiło ostatnio sobie te konsole, bo one jakoś tak popularność ich wyskoczyła na Twitterze tu i tam. Natomiast ja zrobię dla Was porównawczą recenzję, którego warto kupić bardziej, czy Miu, czy Unburninga. Unburning teraz bardziej znana firma, ale dostałem jeszcze jedną ciekawą rzecz, to też jest konsola Unburninga. Jest to pierwsza konsola z Androidem, to znaczy mamy tutaj dostęp do gier, które są na Androidzie, plus jeszcze oczywiście emulacja. Bardzo fajny pomysł, bo oczywiście łączymy się ze sklepem Google Store, gdzie możemy sobie pobierać gry i grać na tej konsoli. Oczywiście konsola w tym wypadku ma również ekranik dotykowy. Także jest to dosyć ciekawy eksperyment. Ciekawe, czy jest to, że tak powiem, nowa generacja konsol, które zaczną wychodzić właśnie z Androidem. Ta recenzja tej konsoli oczywiście też pojawi się na kanale, bo ten akurat model prezentuje się naprawdę ciekawie, właśnie przez to, że mamy tutaj wreszcie dostęp do Androida, a nie tak jak poprzednie konsole cały czas bazujące zazwyczaj na RetroArchu. Także zobaczymy, jak to wypadnie, ale jak mówię, nie spodziewajcie się tego zbyt szybko, bo jeszcze chwilkę czasu mi to zajmie. Jeszcze mam jeden materiał sponsorowany z Intelem, który będę robił. Mam już sprzęty od Intela, aczkolwiek jeszcze troszkę trwają takie przepychanki, jak ten materiał ma powstać. Ja mam kilka pomysłów, no ale nie wiem, czy Intel w to pójdzie. Jeżeli tak, to będzie, myślę, fajna rzecz dla rodziców, ale zobaczymy, czy oni będą chcieli w to iść. Na razie czekamy na ich odpowiedź. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Ja jeszcze sobie otworzę mój kajecik, bo nie zrobiłem jeszcze tego. Słuchajcie, no mamy tak.
Prawdopodobnie w środę nie będzie wrzucony film z tego względu, że będę kończył Final Fantasy bądź też pisał, montował recenzję, więc pewnie jeżeli dziś lub jutro udało mi się skończyć, chociaż sądzę, że dzisiaj mi się uda skończyć Finala, pewnie na czwartek by było. Tak mi się coś wydaje. No i wtedy nie wiem, czy w piątek zdążę coś zrobić, żeby było na sobotę. Mam jeszcze ten materiał, o którym Wam mówiłem na temat Nintendo 64. Ja go w zasadzie mogę powiedzieć, że skończyłem go już pisać. Znaczy skończyłem pisać scenariusz. Wyszło mi to 12 stron, słuchajcie, 12 stron. Będzie to jeden chyba z najdłuższych materiałów o Nintendo 64. Może nie na całym YouTubie, ale na pewno na polskim YouTubie. Masa informacji, ciekawostek, które wygrzebałem z różnych ciekawych źródeł i myślę, że to będzie jeden z największych materiałów, który zrobiłem o jakiejkolwiek konsoli, o jakimkolwiek hardware. Fajnie by było, jakbym chociaż wokale sobie zgrał w tym tygodniu, żeby już sobie zacząć to powoli montować, ale ja jest tak, że wiecie, coś mi się tam przypomina, coś tam gdzieś doczytam, to dopisuję i to cały czas puchnie. I tak naprawdę sądzę, że jeszcze mógłbym trochę rzeczy dopisać, aczkolwiek nie są już to może aż tak istotne informacje, więc pewnie sobie dam już z tym spokój i w tej formie, której mam, zacznę już ten materiał dla Was przygotowywać. Także tak to mniej więcej wygląda. No ten tydzień, tak jak mówię, no jeżeli się pojawi Final, nie wiem, czy mi się uda zrobić tego hardware'a. Jeżeli tak, to spoko. No jeszcze chciałbym chociaż te konsole ruszyć albo tego Intela, żeby zrobić na niedzielę, ale nie wiem, czy to się uda. Teraz mam dosyć trudną sytuację, bo tak, Oliwier chory na ospę, Mariola już pracuje, chociaż nadal ma, znaczy no już trochę chodzi, ale ma opuchnięte to kolano. Za chwilę muszę iść do weterynarza zobaczyć jak Pepper. Mam nadzieję, że wszystko z nim ok, bo ostatnio nam bardzo schudł. Powiem Wam, je bardzo dużo, może ktoś się wypowie, je bardzo dużo, a chudnie. I to dużo schudł. Ważył wcześniej 3700, ważyliśmy go w piątek. U weterynarza już ważył 3 kilo, a on bardzo dużo je, słuchajcie, mega dużo je. A jednak nie, jakby wszystko przez niego przelatuje. No i trochę tak właśnie nie wiemy, co tu się dzieje, czy to starość, czy ma jakiś większy problem, no staramy się jakoś mu pomóc, ale no też zrobili mu USG, ale ten facet powiedział, że on na USG to nie potrafi tego odczytać i musimy iść do jakiegoś specjalisty od kociego USG, także walczymy o niego, żeby było, znaczy on jakby nie czuje się źle, tylko po prostu źle wygląda, tak? Taki śmietnikowy kot, schód taki jest, osowiały. Ale mam nadzieję, że jeszcze Pepper trochę pożyje, bo bardzo bym nie chciał, żeby odszedł z tego świata już. No dobra, nie zamulam. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.